To właśnie, no, czerwony. Jeszcze. No. Słuchajcie ludzie, bo nie wiem czy wiecie, zanim zaczniemy właściwą część odcinka, to chciałbym wam pokazać, że jest teraz możliwy tutorial dla nas, ponieważ mam gitarę. I dobra, zobaczymy o co tu chodzi. Ja szczerze, ja to na ślepo kompletnie, ja żadnych tutoriali nie oglądałem na tubach, to jest po prostu moje pierwsze jakby taki nubek, będzie uczący się grać na gitarze, no. No, no, no. No. No, ale co? Aha. I muszę tym głównym tutaj manewrować. To będzie dobre. Dobra. To będzie dobry tutorial. No. I co? Co mam tu zrobić? No musisz jeszcze strunę. Wszystkie po kolei. A, czyli tak, bang, bang, bang i bang. Tak. Ale fajne. A widzicie, patrzcie jaki mistrz, od razu zaliczył. Od razu, bez mrugnięcia. Dobra, jedziemy. What? Lekcja druga. Yeah, nice. Pięknie! Pięknie! Świetnie! What? Dobra, zaliczone. Teraz lekcja trzecia. To więcej niż jeden kolor, co? Chyba tak będzie. Dopierdolą mi dwa kolory naraz. Bang! What? Dobra. Myślałem, że się nie uda. Lekcja czwarta. Co? Co to? Tu masz te długie. A Jezu, to będą to długie, ja pierdzielę. To się zesram w gacie. Coś czuję. Dobra. Ten odcinek będzie jeszcze dłuższy. Z tutorialem. No, czyli będziecie mieli taki, widzicie, bonus, bo tutorial. Coś, czego nie pokazałem. Pięknie! Co, nie zaliczyło mi? Zaliczy jak się skończy. A, fajnie, beka. I dopiero jak się będzie koniec tego, to ci zaliczy. Ale nie musisz trzymać struny jak ten. Long note lesson. Wystarczy, że naciśniesz, ale struny już nie musisz trzymać jak są długie. Co to jest chords? O co tu chodzi? A, to podwójne, ja pierdzielę. Pytanie, czy opanuję lekcję prawdziwego gitarzysty z Guitar Hero. No, bang! Proszę bardzo. Rock and roll. No, no, no! Bang! Dobra, udało się. Prawie. Prawie, kurde. Bang! Ej, ale trochę ciszej, bo jest pierwsza. Dobra. Pół do drugiej. Ayrshire Interface. A dobra, to jest ten interface. A, czyli to jest takie wytłumaczenie, że żółty kolor to jest ten taki pasywny, zielony to jest good,
Red to jest źle, a blinking red, czyli taki już powiedzmy bardzo, bardzo, bardzo mrygający, no to jest niebezpieczeństwo. Basic tutorial complete. To chcecie mi powiedzieć, że to było tylko wytłumaczeniem i tak jakby pociągnięcie mnie za rączkę, że no nie wolno zdobywać czerwonego, bo jak będzie czerwony, to będzie ała. Rozumiem. Let's rock. O kurde. Żeby to była tutorialowa nuta? Mam nadzieję, że nie. Saving. Ej, zapisuję się. Żeby nie było... Jest... Pół do drugiej. Dobra. Jeżeli tak mamy lecieć, to jedziemy z koksem, nie? Może mi się uda. Kurde, ja mam czasami... Dobra. Wiecie co? Polecę sobie od tyłu. Ha! Robię niekanonicznie, wiem. Dobra, jako że... Już Michał się zbliżał do siódmej próby tej piosenki, stwierdził, że ja poprowadzę całą serię, więc... Oczywiście na gitarze, więc wiecie. Ale mówił, że mu strasznie nie wychodzi, zresztą też trzeba być trochę ciszej, bo jednak jest późna godzina i można obudzić parę ludzi, sąsiadów, bo jego taty. Ale no, wiecie. W ogóle to chyba będzie dzisiaj w nocy teraz, bo dalej już nie będziemy chyba nagrywać. W sensie... Dzisiaj o tej godzinie, tylko potem najpierw będziemy kontynuować serię. Więc... No, chyba no. Michał ogólnie kazał mi wam przekazać, że odchodzi na emeryturę z Guitar Hero. Bo... Stwierdził, że on nie umie grać na gitarze. I że ma tego dosyć i prawie co mi ją rozpierdzielił na kolanie. Ale... No bez przesady. To mogę przyjść, ale na padzie, bo gitara to jeszcze nie dla mnie. Jeszcze się kiedyś nauczę, zobaczycie. No mówi, gitara jeszcze nie dla niego, bo... Jeszcze się dobrze nie nauczył grać. A ja w miarę ogarniam tą gitarę i... Wiecie. Więc będziecie mieli tylko tutorial z tego odcinka, gdzie Michał gra. A resztę to ja będę chyba przychodzić. Bo nie ukrywam... Jest już chyba 18 minuta nagrania. Było trochę faili. Gdzie wy chyba będziecie mieć... Nie wiem... 10 minutę tutaj? Bez przesady, że 10. Pewnie będą mieli koło 7 albo 6. No, koło tego, no. Nie wiem ile dokładnie to zrobię. Zresztą jak się to wszystko ładnie, pięknie powiedzieć, na to nawet będą mieli może z 4 minuty dopiero odcinka, a my tu już mamy... pliki, że tak powiem, tak zapełnione, że to szok. Tak no. Więc ja jakby to dokończę serię spada. No, tak jak Michał dokończy tą serię grając na padzie, a ja jestem tutaj jakby ekskluzywnie grając na gitarze mam tutaj. Ja po prostu stwierdzam, że, że się jeszcze muszę nauczyć na gitarze. No, ja też trochę ogarniałam szczerze gitarę, bo... Myślałem, że to będzie takie proste. Ja też na początku myślałam, że to będzie takie proste, to okazało się, że nawet na easy nie mogłam grać kiedyś na tej gitarze, nie potrafiłam. No, no to jak ja już na medium tutaj failuję, to ja się boję, co to byłoby na easy. Nie no, na easy to było lekko, ale wiesz. Ale ja też się boję, co by to było u mnie z ekspertem. To jest ekspertem, to ja nie wiem, ja bym przygrywał przez to okno może u ciebie. I bym zrobił chyba spater po całym Lubinie. Na ekspercie to ja mam tylko w Guitar Hero 5 dwie piosenki. Tak więc ludzie, jeżeli chcecie, to ja mogę zmontować z tej całej serii jakby takie wpadki. A uwierzcie mi, trochę tego jest. Byłem w poprzednim odcinku była beka, ale teraz już trzeba być trochę poważniejszym jednak. Cały czas nie będzie beki. Można sobie czasem pożartować i tego, ale... No, trzeba czasem być poważnym też. Bo
cały czas jednak tak śmieszkować, to też... Niektórzy ludzie traktują takiego człowieka jak... Że o, on se żartuje i tego, a wiecie, jak to może być na serio, że... Mogą uznać tego człowieka, że on cały czas żartuje? Gdzie, kiedy mówi prawdę, a to ten... I wiecie, też tak... W skrócie inaczej, że tak powiem, ja to wlecę tutaj na luzie z totalną pompą. Więc uwaga ludzie, mądrości Michała w tym momencie, co za dużo to niezdrowo. Chyba się ze mną zgodzisz. Tak, tak. No. Dobra, mamy tą piosenkę na 5 gwiazdek, nawet nieźle, jak grając na gitarze, tak ten. Wow, Michał, to ty zdobyłeś 5 gwiazdek. Ty sobie dalej żartuję, ale no wiecie, no. Jak ty to żeś zrobił, kolego? Jak ty siedzisz na kanapie? Co nie? On tam siedzi. Na łóżku moim. Od okna. Ja ci mówię, gdybym ja przychodził to na ekspresję, to ja najprawdopodobniej bym ze złości wyszedł przez okno, zrobiłbym spacer wokół Lubina całego i bym wrócił. No. Akurat, że ja mieszkam na parterze, to nic by ci się nie stało. Dobra, Patlip, dawaj. Kolejna piosenka, jedziemy dalej. Może opowiadaj coś trochę na temat tych piosenek, w sensie, czy coś ci się tam, nie wiem, może ktoś będzie kojarzył tą nutę. No być może. Nie. Ja ogólnie nie mam co dużo opowiadać o Guitar Hero 1, bo szczerze dużo nie grałam w Guitar Hero 1, najwięcej grałam w Guitar Hero 3 i 2, tak szczerze, więc... Ale widzicie, ponieważ ja lecę jako kanoniczny chłopak, to zacząłem od jedynki. Ja zaczęłam grać od 3, ale to dlatego, że moja siostra tak jeszcze miała. Ale to nie chodzi o to, że ja zacząłem od 1, tylko że chodzi o to, że Let's Play zacząłem od 1. Ja, to tak. Bo ogólnie, jak sama dobrze pamiętasz, to moją przygodę zacząłem z Guitar Hero 2. No tak, z Guitar Hero 2. Ja swoją przygodę zaczęłam nagrać z Guitar Hero 3. A kanonicznie też bym nagrywała serię. Zrób maraton z Guitar Hero. Widzisz, ty masz zwinne palce, ja muszę wejść w prawo, a nie... To trzeba się po prostu trochę skupić i nie stresować się. Bo jak się gada, to... O właśnie, to ciężko jest czasem... trafić te guziki. Dobra, udało mi się włączyć moc. Bez używania selektorów, tylko podnosząc gitarę. Ale mi się wydaje, że jestem trochę głośno i boję się o to, że mój tato wbije. Nie no, naprawdę, jak się trochę dłużej posiedzi przy gitarze i zacznie się przechodzić całe gitarki na gitarze, to naprawdę nie jest tak źle. Ja wiesz, raz jak gram na gitarze, odpaliłam Guitar Hero 4, no żeby widzisz. Nauczyć się grać. Ciekawe mnie, jakby się grał w tego, Encore'a Guitar Hero. Ogółem każdy Guitar Hero jest stworzony z myślą, żeby grać na gitarze, ale jak wiecie, zresztą z tego, co też widzieliście, Pomidor grał na padzie. Bo Guitar Hero 1, 2 i 3 i tam... Encore i Aerosmith. Chyba jeszcze jakieś Guitar Hero tamten. Można było grać na padzie. Dopiero od późniejszych części już jakby nie było tej opcji grania na padzie, tylko trzeba było już koniecznie na instrumencie, który jest do... którego się dokupuje w zestawie razem z grą. Gdzie gra jest tania. A sprzęt drogi. A sprzęt właśnie za sprzęt. Jakby się płaci. Bo Guitar Hero szczerze można kupić za 15 zł teraz. Nawet śmiało. Samą płytę, to nie? A sprzęt, gdzie można kupić gitarę, w sumie dwie gitary, bo jest opcja grania na dwie gitary, perkusję i mikrofon, ale mikrofon można sobie tego akurat sprawić, bo ja sprawiłam swój mikrofon Guitar Hero, przez który obecnie też gadam. Za 35 zł jakoś tak?
Gitarę kupiłam gdzieś około 100, więc jest różnica. Jest różnica kolosalna. No, jak widzicie, przeszłam tą piosenkę na 4 gwiazdki. No za dobrze mi nie szło. Ale... jak na gitarze grając, zwłaszcza, że ja też dawno nie grałam na gitarze, to też sprawy wyszłam. Dosyć dobrze mi idzie. Dobra, lecimy z kolejną piosenką. Tak więc? Cock his. No to jedziemy. Dawaj czadu. Tutaj też chyba mój drogi będzie wycinał tych loadingów, bo gadamy ważne informacje, więc też. No, gadamy bardzo ważne informacje. Więc tutaj w tych dwóch odcinkach chyba nie będzie w ogóle wycinane, loadingi nie będą wycinane. Jedynie co to moje fejle i brzydkie rzeczy. Te no. Się rzeczy powycina. Ale wracając do tematu kupna instrumentów do Guitar Hero. Muszę się skupić teraz. Wracając. Od Guitar Hero 4 Warp Tour, podjeśniemy na stół. Jeszcze mam tutaj na półce, ale nieważne. Dokupuje się gitary. Jest też opcja grania na perkusji, czego nie powiedziałam właśnie, chciałam dopowiedzieć. Gdzie na perkusji też się gra. W Guitar Hero. No powiedz, czy na perkusji gra się ciężko? To zależy. Bo na perkusji akurat gra się tak jak na perkusji. Z tego co słyszałam od mojego brata, bo on grał na perkusji właśnie od Guitar Hero. Mówisz? Mhm. Gra się mniej więcej tak jak na perkusji, co nie? Tylko do kolorowych guziczków prawie. A tak to... kurczę. Nie mogę się skupić. Ty, ale przynajmniej siedzisz na zielonym polu, a ja na przykład w swoim let's play teraz schodziłem na czerwone, jak grałem na padzie. Ale też... nie ukrywam, ja nie umiem za dobrze grać na gitarze, bo tak jak chyba mówiłam, nie wiem co mówiłam, ja zaczęłam swoją przygodę grając na padzie w Guitar Hero 3. Więc pierwszy raz grając w Guitar Hero nie miałam styczności z instrumentem do grania. Znaczy ala instrumentem. No to jest taki ala instrument. To nie jest prawdziwy instrument, jak to wiadomo, tylko kontroler do gry. Ale wracając, ja nie miałam styczności wtedy w ogóle z gitarą do Guitar Hero. Grałam z siostrą na padzie na PS3. Więc naprawdę, ciekawe przeżycie. Dzienni myśleli, że... znaczy też niektórzy myślą, gdzie tylko gra się w Guitar Hero na tej gitarze całej. To nie, można też grać właśnie w pierwszą, drugą, trzecią część, te takie najważniejsze, normalnie na padzie. Tylko mówię, wtedy jak się nauczyłam na padzie grać, to zupełnie tak jak pomidor. Naciskałam tylko te guziki bez tej struny i nie umiałam kompletnie grać na tej gitarze. Dopiero potem ogarnęłam, jak przyszłam całe Guitar Hero 4. Jak się gra. Z czego potem zaczynałam na hard przechodzić niektóre piosenki i nawet na ekspert, te takie łatwiejsze. I naprawdę to... ciekawe przeżycie jest grając na takiej kontrolerze. Nie wiem jak się Michał wypowie, bo on musi się jeszcze nauczyć grać, ale już chyba ma pozytywne te relacje. No i całą piosenkę przegadałam i znowu mamy 4 gwiazdki i 94%. No ja widzisz, nie dobrze. Nawet. Dobrze. Bardzo dobrze. Mnie aż mowa odjęło. No, ogółem piszcie w komentarzach, jak mi idzie jakby let's playowa, prowadzenie let's playa na przykład takiego. Bo mogłabym sama nagrywać let's play z Guitar Hero, skoro mam taką możliwość. Mam wszystkie 5 części Guitar Hero, w sumie 6 części, bo jeszcze Aerosmith, oryginalne na płytach. I mogłabym w sumie nagrywać z PS2, tak jak teraz z Easy Cupa. Więc piszcie w komentarzach u Pomidora, czy chcecie właśnie u mnie takie let's playa.
Wstawcie łapkę w górę! O! Dobra, zaczynamy kolejną piosenkę. Ten się tutaj śmieje, ale ja też jestem z bananem na twarzy teraz. Dobra, dawaj, take it off. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta piosenka. Ten już tutaj się rozkłada na tym. No, sobie wygląda. I chyba zrobimy chwilowe cięcie, bo muszę się napić. Więc ja zaraz wracam. Jak mi idzie? Bardzo dobrze. Mi się podoba. Dużo gadam strasznie. Teraz dwa odcinki spada nagle chyba. No może spada. A potem ekstra będziemy ze sobą rywalizować. Wow. Jak na padach. No dobra. Albo żeby było fair, to ja wezmę gitarę. Dobra. Myśl może ludziom się to spodoba, ale będziemy mieli ubaw, jak będziemy to montować. Ale to potem będziemy montować. Mhm. Ale wypijamy sobie te energetyki potem? Ja ci powiem, że jestem w sumie pobudzona. Ale co jeszcze może się? Dobra. Bo wiesz, bo potem będzie, że coś zacznie mogłeś, będzie takie... Bo to też zależy co, bo jak na przykład coś innego, to wiesz. Dobra. Dobra, ja już wróciłam. Jesteśmy z powrotem, oboje. Oboje jesteśmy z powrotem, ja musiałam się napić, bo już trochę mi gardło zeschło. A ja, że tak powiem, dalej sobie odpoczywam. A Michał sobie dalej odpoczywa, bo ma chwilową emeryturę od gitary. I może ledwo to zaczął z nią w ogóle ten chodzić w relacje, ale to wiecie. Każdy chyba z was by tak też trochę... No na początku też jak się gra na tej gitarze, strasznie nadgarstek boli. A łamu nadgarstek. No, już nie udawa, że cię boli. Wow. Ale potem z przyzwyczajeniem jak się gra to już tak dłużej na tej gitarze, to... Ja powiem, że mnie już tak nie boli ten nadgarstek, jak na początku zaczynałam grać. Słuchajcie ludzie, ja wam powiem tak. Jeżeli mieliście ze mnie bekę w tym momencie, nawet że jeszcze wy tego nie widzieliście, ale jeżeli będziecie mieli ze mnie bekę, kiedy będę montował jakby wycięte sceny, to teraz postawcie się w mojej sytuacji i sami spróbujcie zagrać na gitarze, nie mając żadnego doświadczenia z gitarą. Powodzenia życzę każdemu. Na początku to jest makabra, naprawdę. Więc jeżeli ktoś mi tutaj zacznie rycerzować w komentarzach, że bo ja jestem słaby i tak dalej, to sami sobie zagrajcie, sami spróbujcie i sami wyślijcie do mnie osobiście nagranie. Ja z chęcią obejrzę. Naprawdę, pierwsza styczność z gitarą to była makabra u mnie. U Michała zresztą też widać. Tylko że ja też zaczynałam od części Guitar Hero, gdzie... Znaczy, relacje z gitarą. Zaczęłam od części, gdzie tylko gitarę trzeba podłączyć, więc nie mogłam sobie odłączyć jakby gitarę i podłączyć pada, bo wiecie. Dałam sobie takie wyzwanie, żeby nie przerywać. I w sumie przeżyłam tak całe Guitar Hero na medium. Bo moja siostra jak to mawia, nie grajcie na easy, zaczynajcie od razu od medium, bo jest bardziej do rytmu jakby. Zresztą jak widzicie, bardziej do rytmu. Na easy to by były tylko 3 przyciski. Dodam jeszcze od siebie, że jak gra się na medium, to jakby macie już takie, można by powiedzieć, że łatwiej się nauczycie, bo na easy to każdy potrafi grać. Na easy jest bardzo łatwo się nauczyć, ale potem jak się przyzwyczaisz na tym easy... To będzie ci ciężko na medium. No, dlatego moja siostra też mówiła, żebym ja nie zaczynała grać od easy, a zaczęła od medium. I rzeczywiście, teraz lepiej mi się gra na przykład na hardzie czy tam na expert. Teraz. Jak zaczęłam grę od medium. Więc naprawdę. Ogólnie to polecam zagrać sobie tak w Guitar Hero. Fajne niektóre piosenki, można też nieźle rękę wyćwiczyć. Wow, 4 gwiazdki, brawo! I teraz mam 95%, no. Brawo. Źle nie idzie. Idzie ci bardzo dobrze. Pro, wow, ja zasługuję na status pro? Ja zasłużyłem na status pro? No niesłychane, ludzie. No niesłychane. Ja, pro? No to co to są za żarty, weź. Dobry, ale ta gra to jest... Ci twórcy to są nieźli kawalarze, muszę przyznać. Dobra, będziemy zaczynać... To niezły pro. Kolejną piosenkę.
ostatnią z tej playlisty. To niezłe pro, nie? Powiem szczerze. Ona chyba będzie trudniejsza. Będzie mega trudna. Ale zobaczymy, no. No to lecimy. Wiem, że kiedy ja to nagrywałem jeszcze u siebie, to ja dziwnie wypowiedziałem tą nazwę, zamiast Unsug powiedziałem Sig! Coś takiego. Ale mówię wam, ja jeszcze raz, jeżeli ktoś mi tam będzie pisał, w ogóle, zanim powiem, spójrzcie i zwróćcie uwagę na otoczenie. Teraz mamy jakby takie toksyny w tle. Coś, co jest bardzo charakterystyczne. I radzę wam zwrócić na to uwagę, ponieważ jak pamiętacie, wcześniejsze tła były bardziej w takich klubach lub pubach. Ale wracając. Jak ja usłyszę, że ktoś mi rycerzuje w komentarzach, że ale ja jestem lama, albo że ktoś by zagrał lepiej, to naprawdę, ja jestem jak najbardziej za, żebyście wysłali do mnie jakąś odpowiedź. Z chęcią zobaczę. Oczywiście tutaj tyczy się to osób, które są zgrywają cwaniaków, bo osoby, które tam, nie wiem, potrafią grać, to spoko, nie? Ale jeżeli ktoś to będzie jakby tak podśmiechiwał, a sam nie będzie potrafił grać, to chciałbym zobaczyć, jak ta osoba zagra. Wracając do tła, co właśnie Michał mówił, że teraz są takie toksyny i ten, to tło się zmienia, zależy jak się przejdzie każdą listę. Od każdej playlisty, jakby tutaj, koncertów, zmienia się tło. I to jest też dosyć ciekawe. Dlatego ja na to zwróciłem uwagę. Tak więc od każdej, jakby przejdziemy całą playlistę i pojawi się nowa, to wraz z tą nową playlistą pojawi się też nowe tło w graniu. Dokładnie. Tak więc to też jest ciekawe nawet. To jest dobra muzyka, taka popo. Wiem, ja większość mówię, że jest dobra, spoko, spoko, nie musicie mi tego pisać. Ale nie moja wina, że po prostu te nutki są wpadające w ucho, no nie mówcie mi, że nie. No, nutki jak się tak gra, to wpadają w ucho. Naprawdę. Na innych może to się wydaje, że na let's playu, że jak ktoś sobie gra tą nutkę, to może być dosyć nudno i w ogóle, ale naprawdę, jak się samemu zagra, to naprawdę, to jest zupełnie jakaś coś innego, taka magia. Naprawdę, bo jakby to powiedzieć, wyszło mi to, mam tu na końcu języka, no. Spokojnie, też gubię często polskie słowa. Jakby to powiedzieć, kurczę, no. Niby nutka się wydaje nudna, jak tak się ogląda, ale jak się samemu zagra, to dosyć ciekawie to się gra. Dokładnie. Może rzeczywiście w słuchaniu nie może, znaczy nie może, nie musi być taka ten za ciekawa, ale jak się samemu gra, wpada w ucho w każdym razie. Wpada w ucho, dlatego, bo jeszcze do rytmu naciskamy te guziczki. I to... Poczekaj, teraz moment, tak, żebym lubię na gitarze. Ale zobacz, ty chociaż się trzymasz zielonego pola, a ja bym na żółty grzał, bo na czerwone dawno zleciał. Nie, w sumie to ja bym przy 20 tysiącach bym już miał music fail, song fail. Tutaj mogę sfailować, o kurczę. Daj jeszcze od dziewczyny. Tu jest naprawdę, aż ręka boli. No. Bawisz się w taką niewidzianą gitarę, takie. Tak, tak. Śmiej się, Michał. Ale naprawdę, jak się tak cały czas ten jeszcze tak, to naprawdę ręka boli aż. Wcześniej to mnie ta ręka bolała od gryfu, a teraz tak jak się ten, to ręka boli właśnie od struny. I muszę już chwilę odpocząć. Ale dobra, zaczynamy. Prawdopodobieństwo jest takie, że mogę to sfailować, więc lecimy dalej. YOLO! Może to uratuje? Jak dało rady, ja pierdzielę. Tak, bo jak się włącza super moc, a ma się na przykład bardzo złą sytuację, to to dużo pomaga.
Jak ona daje czadu, no ja pierdzielę. Ło, udało się nam przejść. Widzicie, tam nawet na końcówce się jej udało. Brawo! Jakoś udało mi się uratować sytuację, tak więc... No trzy gwiazdki, trzy gwiazdki niestety, ale no... Piosenka była naprawdę upierdliwa trochę na tej gitarze. Na padzie by mi na pewno wyszła na 5 gwiazdek. A ja coś wam zespoileruję jeszcze. Wyobraźcie sobie, że tak właśnie teraz będą wyglądały w tym let's play piosenki. Będziemy maksymalnie 3 gwiazdki. Nie no, na padzie to da się wyciągnąć więcej niż 3 gwiazdki. Bo ty już na przykład zaczynałeś od pada, więc będzie ci to lepiej żyło. To się też zależy, bo ja w sumie ogrywałem to z pada na PS3, więc może dlatego. Tak, bo pad od PS2 jest jakby, ma bardziej płytkie te przyciski, ale kontynuując, no już niestety koniec odcinka. No. W następnym odcinku będzie 5. playlista. Ale czy ja to w ogóle nazywam track listy w sumie? Będzie 5. lista. Nie piąty pomyślę. Koncert tak jakby, bo to są różne koncerty. Jakby to powiedzieć. Pierwszy koncert i ileś tam piosenek, co nie? Drugi koncert i ileś tam piosenek, więc... I tu macie autentyczność kompletną, że tak jak wspominałem na początku chyba odcinka trzeciego, że miałem po prostu wywalone już w to stanie w te gwiazdki. Jak widzicie, sami już nawet nie mam, tak jak było to przynajmniej w drugim odcinku, że miałem całą na 5 gwiazdek i całą drugą na 5 gwiazdek, tak więc jak widzicie, teraz miałem to totalnie wyjebane. Tak, tak, bo mamy zupełnie inny save na PS2. W sensie, zrobiliśmy nowy save i na początku graliśmy na gitarze, żeby ten, ale stwierdziliśmy, że potem będziemy grać na padzie, bo nie będziemy się męczyć. Zresztą dopiero teraz, jakby od tych dwóch odcinków poprzedniego i teraz zaczęliśmy na gitarze grać, przechodzić te wszystkie te. Dwie listy, dwa koncerty tak jakby, więc... Dodatkowo jeszcze, jak wiadomo, co jest raczej logiczne, nie da się, że tak powiem, save'u z emulatora przejść na konsolę. Niestety, nie da się tak, chyba żebyś miał... Pendrive. Nie pendrive, ale taki, jest taka przejściówka do karty pamięci od PS2, do kompa, ale to już wiesz. Ale, no niestety, kontynuując co do let's playa, musimy niestety kończyć. No. Tak więc... Główny prowadzący tego let's playa, raczej były prowadzący, który wróci w piątym i w ostatnim odcinku, może sobie powiedzieć, że mam nadzieję, że wam się podoba to, że Justyna tutaj grała. Uwierzcie mi, ona ode mnie o wiele lepiej gra. I uwierzcie mi, że ona o wiele lepiej poprowadziła ode mnie nawet odcinek. No, sami zadecydujecie w komentarzach, kto lepiej teraz poprowadził ten odcinek. Czy ja, czy Michał w poprzednich odcinkach lepiej poprowadził, więc piszcie, zachęcam do pisania komentarzy, zostawiania... Tego w górę. Tak. A chociaż jakby się... był taki, to by też by był okej, okay, ale powiem nie, tak. nie takiego, nie. Powiem tak. Możecie zostawić łapki w górę i łapki w dół praktycznie, jeżeli chcecie. Dla mnie najważniejsza jest opinia wasza. Nawet jeżeli się podobało, to spoko, a jeżeli się wam nie podobało, to możecie napisać, co wam się nie podobało. A ja będę się starał, że tak powiem, żeby pozostałe serie, jak i ta seria zostały poprowadzone w lepszy sposób. Tak więc, że tak powiem... Albo łapka w górę, albo łapka w dół. I pamiętajcie jeszcze jedno, że to jest wasza i tylko wasza indywidualna decyzja. Ja was nie zmuszam. Jeżeli chcecie, możecie nawet w ogóle nie zostawiać. To jest wasza decyzja. Ja was nie zmuszam. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój, jak i mojej dziewczyny content, zapraszam do subskrypcji kanału mojego, jak i jej. Tam na pewno będę miał notację. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Guitar Hero i nie tylko. Yo! Do zobaczenia, cześć!